Na tę inwestycję Sosnowiec czekał od 50 lat. Końca dobiega budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Traugutta. Nowo powstałe osiedle wyjątkowe jest nie tylko z uwagi na fakty dziesięcioleci oczekiwania na realizację, ale to także pierwsze budowane przez miasto zupełnie nowe mieszkania komunalne. Łącznie do użytku zostanie oddanych 88 lokali. Standard wykończenia będzie troszkę wyższy i troszkę wykraczający poza to, co zwykle się mówi i określa tak zwanym stanem deweloperskim. Czyli będziemy mieli wykonane instalacje wewnętrzne oczywiście, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Będzie wykonana w całości wykończona łazienka, czyli będą płytki na podłodze, na ścianach. Będzie lokal mieszkalny wyposażony w miskę ustępową, w umywalkę, w kabinę prysznicową. Po stronie przyszłych najemców będzie jedynie wykończenie podłogi i pomalowanie ścian wedle własnego uznania. Będą to lokale dwu- i trzypokojowe o metrażu od 38 do niewiele ponad 50 metrów kwadratowych. Zasilanie energetyczne będzie wspomagane przez panele fotowoltaiczne, a w lokalach parterowych będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Aby ubiegać się o takie mieszkanie, trzeba jednak spełnić pewne warunki. To są mieszkania komunalne, a więc dla tej części mieszkańców naszego miasta, która zarabia zbyt mało, aby ubiegać się o kredyt i kupno mieszkania na rynku komercyjnym. Dla nas bardzo istotnym warunkiem jest brak zadłużenia. To są nowe lokale, dlatego będziemy bardzo mocno prześwietlać każdą rodzinę, która przyjdzie, zgłosi się po te mieszkania, bowiem chcemy mieć pewność, że będzie tą rodzinę stać na utrzymanie tego lokalu. To jest konieczne. W tej chwili jeszcze nie ma przydziału, więc o mieszkania wciąż można się ubiegać. Najlepiej w tej sprawie zgłosić się do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu lub Urzędu Miejskiego. Co ważne, o mieszkanie mogą starać się wyłącznie mieszkańcy Sosnowca. W przypadku mieszkań o największym metrażu trzeba liczyć się z czynszem w wysokości 680 zł, za mniejsze najemca miesięcznie zapłaci nieco ponad 400 zł. Cztery zupełnie nowe bloki zostaną oddane do użytku w trzecim kwartale tego roku, a pierwsi mieszkańcy będą mogli zamieszkać tam już jesienią.